Witam, z tej strony Gregor, ponownie, że Total War Warhammer 2. Dzisiaj sobie obejrzymy nietypowe starcie, albo więc zobaczymy sobie starcie Sojuszu Czterech Raz, gdzie ja, grający wampirzymi hrabiami, Andri grający jako Norska, Charix jako Jaszczuroludzie oraz Lewik jako Mroczne Elfy, zmierzymy się w mieście Wysokich Elfów. Rozsiądźcie się zatem wygodnie i nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami z Warhammera oraz innych gier. A teraz rozsiądźcie się wygodnie, a ja zapraszam Was do oglądania. Zobaczmy na początek właśnie, jakie tutaj armie dzisiejsi zawodnicy przyprowadzili w tym starciu FFA, czyli każdy na każdego. Mamy właśnie przede wszystkim armię norski Andriego, który przyprowadzi ze sobą przywódcę Grasantów. A, wypadałoby jeszcze wspomnieć, w czasie tego starcia uznaliśmy, że nie używamy legendarnych lordów, żeby ci lordowie na polu bitwy faktycznie przedstawiali troszeczkę naszych zawodników. Mamy właśnie przywódcę Grasantów na Rydwanie. Do pomocy mu jest od razu z tyłu czarownik, szaman śmierci norski. Z tego co widzimy, z pijawką duszy. Mamy tutaj także dwa Rydwany lodowych wilków Grasantów. Żmij Mrozu, czyli jednostka, której u norskich rzadko się widuje, ale jest moim zdaniem ciekawa jednostka, jeżeli się wie, jak ją jej użyć. Mamy także dwa oddziały konnych grasantów z toporkami do rzucania z tyłu. I tutaj dwa kolejne takie oddziałki konnych grasantów ukrytych w lesie. W tym czasie Lewik ze swoimi mrocznymi elfami przeprowadził 5 oddziałów łuczników grozy oraz śmiercionośny latający Death Squad w postaci wielkiego władcy zwierząt na dzikiej mantykorze. Mamy także dziką mantykorę zwykłą, czarnego smoka oraz czarodziejkę śmierci z pijawką duszy oraz rozkładem duszy oraz zwojem, który zmniejsza... O, jeśli dobrze... Tak, ma ten zwój, który zmniejsza zbieranie energii. Widzimy także tutaj armię Charixa w oddali, który wziął tutaj wodza z kinków czerwonego grzebienia na swoim Terradonie lub pterożywaczu. Nie, to był czterożuwacz. Teradony tutaj mamy, w tym jedne rorowe, strażniczy Halulax, czyli jeźdźcy rorowi na teradonach, jedni zwykli. Mamy tutaj także jeszcze jeden rorowy oddział, legion czakła włóczników Saurusów z tarczami. Widzimy także dwa oddziały wojowników Saurusów z tarczami, kohorty skinków z oszczepami, kapłan skinków niebios tutaj widzimy z wichrem oraz łańcuchem błyskawic, dzikiej Bastilodon oraz dwa oddziały kameleonów. Tutaj zaś z mojej strony są trzy oddziały zombie i bardzo duży kontyngent kawaleryjski w postaci z łupieżców Wereka, czyli czarnych rycerzy z kopiami i tarczami rorowych z regeneracją, krwawi rycerze, złowieszcze stado, czyli rorowe złowieszcze wilki, tak samo przeklęte zjawy, na koniku upiorny król ze swoim mieczykiem oraz lord wampirów von Karsteinów z przyzwaniem zombie, inwokacją Neheka oraz przyzwaniem Wargulfa. Graliśmy na średnich akurat funduszach, bowiem jednak jak się gra 4x4, to jest obawa przed lagami, więc też się nie dziwcie, że takie małe armie są. Ale zobaczmy, jak się ta bitwa teraz potoczy, bo już widzimy, koni grasanci się coraz bardziej zbliżają do moich tutaj oddziałów. Andri ewidentnie na samym początku bitwy uznał, że chce zobaczyć, co ja tutaj ukrywam, bo się spodziewał, że te trzy oddziały zombie to nie jest wszystko, co mam. W tym czasie Lewik już tutaj szykuje się do uderzenia na oddziały jaszczuroludzi. No jak sobie popatrzymy, te oddziały latające już ścigają tutaj wodza skinków czerwonego grzebienia. Ja zaś już posyłam swój wielki kontyngent kawaleryjski. Ścigam już tutaj nieubłaganie. Próbuję tutaj zionąć tym mieczykiem, ale to zionięcie mi nie wyszło. Oddziały Andriego już się tutaj do mnie zbliżają. Ja próbuję się lekko wycofać po to, żeby te oddziały podjechały bliżej mnie, by mógł je ładnie tutaj dogonić wilkami. Jedni tutaj koni grasanci, a nawet dwa oddziały próbują tutaj objechać mnie. Ale ja już tutaj ścigam. Za chwilę tu poleci nocny sztorm, czyli zdolność lorda wampirów Forkarsteinów, który tak jak widzimy dość mocno już obija tego żmija mrozu, a co najważniejsze, go bardzo mocno spowalnia. Tutaj już mamy pierwsze uderzenie, nie... mojego kontyngentu kawaleryjskiego, który bije się już tutaj z rydwanami lodowych wilków grasantów i ich powoli tutaj zmiata z powierzchni ziemi. Tutaj wlatuje zionięcie. Po drugiej stronie zaś Lewik coraz bardziej się zbliża. Oddziały latające Charixa tutaj troszeczkę uciekają, uderzają ją i uciekają. Troszeczkę taka walka podjazdowa z
tym kontyngentem latającym Lewika. Tutaj zaś widzimy, że mój kontyngent kawaleryjski się już tutaj przebija, dorywa to, co by chciał. Żmij mrozu ląduje. Niestety moje ogarki zostały tutaj wybite. Przyznam sobie Wargulfa, który tutaj ładnie obije tego żmija mrozu. Wraz z tymi przeklętymi zjawami. Zaś upiorny król już tutaj obija przywódcę grasantów. W tym czasie widzimy, że rorowe terradony już się załamały. I oddziały Charixa mają coraz większe problemy, chociaż mają tutaj sporo amunicji. Te kohorty skinków i kameleony mogą trochę porobić, ale ten kontyngent latający Lewika się wbija teraz na te kameleony i to bardzo te kameleony zaboli. Tutaj widzimy, że żmij mrozu już coraz bardziej obrywa. Krwawi rycerze jednak się do niego dobrali. Przeklęte zjawy ścigają te wszystkie oddziały konnych grasantów z toporkami do rzucania. Wóz grasantów szybko się już stąd nie wydostanie. Jeszcze tutaj, z tego co widzimy, to została użyta pijawka dusz, tym razem na mojego lorda wampirów. Łupieżcy dorwali tutaj czarownika szamana śmierci. I krwawi rycerze już biegną dokończyć robotę z rydwanami. Gdzie już tutaj wódz Andriego powoli ginie. I właśnie zginął, tak jak sobie tutaj możemy zobaczyć, jak chodzi o wiadomość. A kontyngent latający z Lewika już tutaj goni i próbuje dorwać do końca czarownika, raczej szamana skinków tutaj, i ten skink długo tutaj nie pożyje. Charix musi już tutaj coś kombinować, choć widzimy, że ci koni grasanci Andriego już się tutaj coraz bardziej zbliżają, prawdopodobnie chcąc porzucać troszeczkę toporkami plecy Lewika, że jak na razie najbardziej z tyłu jest z punktami. Ja na razie prowadzę z punktami, jednak tutaj dość mocno obiłem tą armię Andriego, praktycznie już ją pokonując. No i też mu już ubiłem wodza. No i czarownik śmierci już tutaj bardzo bliski jest ucieczki. Ale bitwa jeszcze nie przesądzona, bo dalej widzimy... Kolejna pijaweczka dusz poleciała, tym razem na te teradony. No i Charix ma coraz większe kłopoty, choć tutaj widzimy, że schował te jedne kameleony. I dobrze, że je schował, mogą mu się później przydać. To włócznicy grozy tutaj coraz większe mają kłopoty i nie wygrają z taką ilością saurusów jeszcze dzikim bastilodonem. Przeklęte zjawy tutaj dalej gonią konnych grasantów. Ja aż dalej ścigam te rydwany i zauważyłem, że czarnoksiężnik chaosu... Kurczę, czarnoksiężnik chaosu, szaman śmierci wrócił. Więc już go tutaj poganiam swoimi łupieżcami Wereka, żeby wybić tutaj Andriemu z głowy wykombinowanie. Żmij mrozu już wlatuje na te przeklęte zjawy i te przeklęte zjawy mogą tutaj najbardziej chyba zasiać zniszczenie. Patrząc na to, że ten żmij mrozu oraz ci koni grasanci no dużo obrażeń im nie zadadzą. Bądź co, to są dalej jednostki eteryczne i tak jak widzimy właśnie żmij mrozu się tutaj znowu załamuje. Oddziały zaś Lewika też się już powoli łamią i ten kontyngent strzelecki Lewika się wycofuje walki z Charixem. Postanowił chyba teraz gonić tych konnych grasantów z toporkami do rzucania Andriego. Więc no, robi się coraz mniej ciekawie dla Andriego. Bo już zostali mi tylko ci koni grasanci ci z toporkami. No i jeden oddział rydwanów, który jakby się tutaj wbijał i by pogonił teraz te kameleony, to by te kameleony bardzo zabolało. Łucznicy grozy Lewika zaś się już powoli łamią. Czarny smok tutaj jeszcze próbuje walczyć. Cały ten kontyngent latający Lewika de facto próbuje tutaj walczyć. Ja tutaj powoli czyszczę do końca oddziału Andriego, dorywając jeszcze mu czarownika śmierci. A wódz skinków czerwonego grzemienia Charixa sobie lata na tym terożuwaczu. Cały z siebie zadowolony. No i ostatni włócznicy grozy się tutaj powoli załamują. Lewik już tutaj musi kombinować, chociaż już widzimy, że przegania te oddziały konnych grasantów. To coraz bardziej bitwa chyba się tu, można powiedzieć, że będzie się toczyła ostatecznie pomiędzy moimi wampirzymi hrabiami, a jaszczuroludźmi Charixa, gdzie nie oszukujmy się, jaszczuroludzie mają sporą przewagę nad wampirzymi hrabiami. Chociaż da się wampirzymi hrabiami to starcie ugrać, to ja mam ten problem, że moją główną siłą tutaj są jednak duże jednostki i kawaleria. No głównie de facto kawaleria i kilka oddziałów zombie. A Charix ma tutaj nie dość, że jednostki strzeleckie dalej, to dalej ma sporo włóczni.
Dlatego to, że tutaj Lewik przegrał, było mi bardzo nie na rękę. Bez ubicia tutaj do końca chociaż tych włóczni, które by mógł ubić. Włócznicy zaś grozy dalej tutaj próbują walczyć, ale już dużo tutaj nie ugrają. Tak samo ci koni grasanci jeszcze próbowali działać, ale im nie wyszło. Latający kontyngent Lewika już tutaj coś kombinuje i zobaczymy jeden błąd, który tutaj no jest dość bolesny, czyli zamiast ta jednostka próbować ominąć to, to stara się po prostu przelecieć nad takim budynkiem, przez co musi ominąć cały model tego budynku, przelecieć na nim i znowu opaść. Ja tutaj już przegrupowuję swoje oddziały, wiedząc, że już wróg de facto nie ma zbyt wielu zaklęć tutaj obszarowych, gdzie największym zagrożeniem dla mnie był chyba ten szaman z Kingów Charixa z jego łańcuchem błyskawic. Koni grasanci jeszcze próbują tutaj coś kombinować, a latający kontyngent Lewika coraz bardziej się zbliża mojego tutaj kawaleryjskiego blobu. No i de facto Lewikowi poza tymi włócznikami, tym latającym blobem dużo nie zostało. Ja już tutaj używam na smoku ostatniego swojego nocnego sztormu, żeby tego czarnego smoka obić. We mnie już tutaj wlatuje powoli dzika mantykora, która jak wlatuje, to już stamtąd nie wyleci. Ale za to we mnie wleci dość niebezpieczna rzecz, bo już tak jak widzimy, tutaj się szykuje zionięcie i poleciało zionięcie, które mnie trochę tu obiło. Bardzo ładne to było zionięcie. Ale ja tutaj jeszcze używam powrotu nieśmierci, wzmacniając swoją obronę, zwarciu i dyscyplinę. Łupieżcami się lekko wycofałem, żeby teraz zamknąć te oddziały Lewika. No i tak jak widzimy, Lewika tutaj oddział strzelający już stąd, znaczy strzelający, oddział latający już stąd się nie wydostanie. Poza ewentualnie tą dziką mantykorą, która już się wydostała. Ale czarny smok już długo tam nie pożyje. Widzimy, że tutaj była jeszcze próba szarży konnych grasantów, którzy jeszcze tutaj rzucili jednymi toporkami i uznali nope, uciekamy stamtąd. Tutaj zaś kolejne oddziały grasantów Andriego się tutaj przegrupowują, próbują tutaj coś dodać, ale czarny smok już stąd nie ucieknie. Czarny ster się już przegrupowywuje, coraz bardziej się zbliża do moich oddziałów. Widzimy, że już tutaj Teradony oraz jego czerwony skink już też coś kombinują. No i jednak ta moja masa kawaleryjska tutaj nie pozwala de facto czarnemu smokowi tak łatwo się wydostać. Tak samo tutaj wielkiemu władcy zwierząt oraz czarodziejce. Choć czarny smok jeszcze tutaj się chyba wydostanie. Ja tu rzucam jeszcze na siebie leczenie, inwokację Neheka. No i widzimy, że władca bestii mrocznych elfów oraz czarodziejka już się nie wydostali. Jedynie bestia w postaci czarnego smoka oraz tutaj przez chwilę jeszcze dzika mantykora coś próbowali kombinować. Z tyłu niedobitki włóczników grozy jeszcze coś próbowały zrobić. I możliwe, że przez to, że są tak daleko od większości walki, jeszcze ta dzika mantykora może wróci. Dokładnie, jeszcze wróciła. Więc zostało już tylko jedno. Szarża de facto na oddziały Charixa, które pozostały. Przez to już moje przeklęte zjawy już tutaj pędzą. Ale zrozumiałem, że takie uderzenie bezpośrednie nie będzie najlepszym pomysłem. Więc tak sobie myślę, jakby tutaj to zrobić. Więc nie uderzam od razu. I padam na pomysł, żeby wziąć teraz te trzy oddziały zombie upiornego króla i uderzyć stąd. A kawalerią spróbować przejechać tak naokoło i spróbować uderzyć z drugiej strony. Walka, jak już widzicie, już trochę trwa, aż 11 minut. No bądź co bądź, zażarta walka po obydwu stronach de facto elfickiego miasta trwała. Dzika mantykora, tak jak widzimy, znów tutaj wraca i mogłaby coś już tu kombinować. No i zombie już tutaj nadchodzą. Już idą. Kohorta skinków z oszczepami też za chwilę coś będzie próbowała tu kombinować. No i widzimy, że Andri dalej tutaj nie odpuszcza i resztkami swoich oddziałów pędzi na to, co zostało Lewikowi. Zoczarix też chyba zauważa, już wysyła swoje kamelony oraz swojego wodza skinków, chociaż wódz skinków już się cofa. Tutaj łupieżcami troszeczkę próbuje jeździć. Prawie mnie złapali tutaj
ci włócznicy Rorowi. Ja już tu próbuję rzucić zombie, żeby tych włóczników zatrzymać, ale trochę mi to nie wyszło. Ale za to dziki Bastilodon bardzo ładnie się wystawił. I moi krwawi rycerze dali radę go tutaj złapać. I dziki Bastilodon przez to długo już nie pożyje. Te radony też długo nie pożyją w walce z tymi łupieżcami Wereka. Tutaj jedne zombie teraz walczą z tą dziką mantykorą. Bastilodon się tutaj załamuje. Tutaj, tak jak widzimy, oddziały Andriego dały radę wyczyścić ostatnie oddziały Lewika, piechoty. No i teraz ścigają te kameleony skinków. Troszeczkę mi ułatwiając robotę. Choć widzimy, że już tutaj wojownicy Saurusów nie odpuszczają. Walczą tutaj z moimi krwawymi rycerzami, których już stąd wycofuję. Próbując dorwać tego wodza skinków czerwonego grzebienia. Łupieżców lekko wycofuję, żeby móc z nimi znów uderzyć. Zombie i upiorny król tutaj walczą teraz z kohortą skinków z oszczepami. Próbując się przebić. Ja się lekko wycofuję i wykorzystuję to, że przeklęte zjawy trzymałem z tyłu do ponownego za chwilę uderzenia. Zombie tutaj kupują mi trochę czasu. Łupieżcami też się już zbliżam. Przeklętcami i zjawami próbuję złapać de facto wodza skinków, ale nie wyszło, więc uderzam tutaj na ten legion. Z drugiej strony też próbuję uderzyć na ten legion swoimi łupieżcami, mając nadzieję, że ten legion dam radę załamać. W szczególności, że kohorta skinków już się tutaj łamie. Dzika mantykora Lewika już tutaj goni, próbując chyba przegonić ostatnie oddziały norskańskie, ale nie wyszło. Wód czerwonego grzebienia ściga mojego lorda wampirów, Forkarsteina. Ja już tutaj wysyłam krwawych rycerzy, żeby też obili trochę tego wodza skinków. No i tak jak widzimy, mam bardzo dużą przewagę punktową. Większość jednak tych drogich jednostek i de facto zdjąłem wodzów jak i Lewikowi, jak i Andriemu, to bardzo mocno wpłynęło na wynik. Jestem bardzo bliski tutaj jeszcze teraz zgładzenia wodza Charixa. Ale bitwa jeszcze się nie skończyła. Przeklęte zjawy jeszcze tutaj próbują działać, chociaż tak jak widzimy już mają bardzo małe HP. Łupieżcami znów tutaj się szykuje do uderzenia. Próbuję wycofać lorda wampirów z tej walki. Wódz skinków się tutaj załamuje. Został przerażony, ale jeszcze może wrócić do walki. Swoimi zombie już tutaj dorywam tych wojowników Saurusów wraz z upiornym królem. No i widzimy, że wódz skinków się tutaj wrócił i to dość niefajnym momencie. Ja to zauważyłem i próbuję swojego lorda wampirów lekko wycofać. Co, jak się okazuje, chyba nie było najlepszym pomysłem, bo wódz skinków już mnie tutaj goni. Krwawych rycerzy już tutaj gonię, żeby uratować tego wodza i dorwać tego wodza skinków Charixa. No i niestety lorda nie uratowałem, ale wódz jeszcze tutaj troszeczkę oberwie Charixa od krwawych rycerzy. Łupieżcy niestety już się też załamują. Wódz Charixa dał radę zwiać. No i tak jak widzimy, Lewik już nie ma żadnych oddziałów na polu bitwy. A niedobitki Andriego dalej tutaj jeżdżą i dręczą. Dalej jeżdżą i dręczą. Tak samo moje oddziały już się powoli załamują. Ale jednak nazbierały swoje krwawe żniwo. Ostatnia szarża rydwanów już tutaj pędzi. Krwawymi rycerzami jeszcze próbuje się tutaj lekko wycofać, patrząc na to, że tutaj zombie dalej walczą. I za chwilę tutaj znów spróbuję uderzyć na Legion Czakły, mając nadzieję, że go w końcu załamie. Rydwany mi się wbijają na plecy tych moich zombie. Gdzie te zombie przetrwały de facto najdłużej? Krwawi rycerze już tutaj pędzą na swoją ostatnią szarżę. Mając nadzieję, że już dadzą radę wybić do końca ten Legion Czakły. Ale ten Legion chyba wybije bardziej tych krwawych rycerzy. Nie, tak jak widzimy, no niby dużo nie zabili. Ale to raczej chodzi o jakość czego zabili, bo jak sobie popatrzymy, mają tutaj czwarty poziom doświadczenia. A jednak tylko niby 30 zabójstw. Koni grasanci tutaj Andriego już tutaj pędzą, dołączyć do walki. Moi ostatni krwawi rycerze właśnie polegli, więc ja kończę to starcie z dość wysokim wynikiem, ponad 13 tysięcy.
I ostatnie oddziały Grasantów też już tutaj załamują. I Charix najprawdopodobniej będzie ostatnim, który przetrwa to starcie, ale to będzie ewidentnie pyrrusowe dla niego zwycięstwo. Stracił bardzo wiele tutaj swoich żołnierzy. A w tym przypadku jaszczuroludzi, gdzie ci jaszczuroludzie tak szybko się nie odradzają, ani nie rodzą się jakoś strasznie szybko nowi. Rydwany jeszcze tutaj uderzają. Próbują tak samo jak moi krwawi rycerze załamać ten legion czakły, ale coś tutaj nie wychodzi. No i rydwany za chwilę się też już załamią, bo już nie mają de facto co innego zrobić. Próbują jeszcze uderzyć. No i tak jak widzimy, ten legion czakły się nie załamał, ale rydwany się załamały, więc bitwa czterech ras. W sojuszu czterech raz bardzo długo trwała, tak jak widzieliśmy, bardzo intensywna była to bitwa. I pomimo tego, że Charix jednak ostał się tutaj na samym końcu, to pod względem zadanych strat i obrażeń wyszedłem tutaj na prowadzenie. I tak jak widzimy, mam tutaj bardzo ten mocny build kawaleryjski. Ponad 4000 wysokości obrażeń na krwawych rycerzach. 1400 jeszcze na przeklętych zjawach, więc zjawy się ładnie spłaciły, krwawi rycerze też się ładnie spłacili. Upiorny król się też ładnie spłacił, tak samo moim zdaniem się spłacił Lord Wampirów Forkarsteinów. Ogólnie wszystkie moje jednostki praktycznie się spłaciły, no nawet zombie się prawie że spłaciły. U Charixa się też dość dużo spłaciło. No poza tym kapłanem Skinków, który no nie przeżył, ale jednak przede wszystkim ten Legion Czakły, zwykli wojownicy Saurusów też długo podtrzymali. Najmniej chyba zrobił ten dziki Bastilodon u Charixa. Tak, najmniej zrobił właśnie dziki Bastilodon. U Lewika ten latający Death Squad to dużo porobił, ale ta ostatnia szarża na mnie nie wyszła tutaj Lewikowi na dobre. Tak jak widzieliśmy, stracił nie dość, że swojego władcę zwierząt, jak i swoją czarodziejkę śmierci. No i Andri. Andri miał strasznego pecha, że uznał, że na mnie zaszarżuje, no i troszeczkę obrażeń zadał, nie oszukujmy się. No i ostał się praktycznie do końca bitwy ze swoją mobilnością w postaci rzucających toporków i rydwanów. Ale Żmij Mrozu strasznie mu się nie spłacił. Udało mi się go bardzo ładnie tutaj poobijać i wyłączyć. No i także przywódca Grasantów niestety mu poległ. Ale ostatecznie bitwa, tak jak widzieliśmy, była bardzo interesująca. Mam nadzieję, że dzisiejsze starcie Wam się podobało. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. I zostawcie właśnie subskrypcję, jeżeli chcecie być z filmikami z gier, które nagrywam na bieżąco. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!